jakie emocje towarzyszą tobie? No super, po prostu czekałem na to długo, kiedy zdecydowałem się kończyć SPDP. A jak długo się uczyłeś tego tańca poloneza? 6 tygodni prawie. I jak tobie idzie? Mam nadzieję, że dobrze, choć dzisiaj nowość była, że muszę trzymać blisko moją partnerkę, żeby gwiazdę zrobić dobrze. Telewizja Kopernik. Twój styl życia. To była uroczystość pełna emocji. Uczniowie gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy zakończyli naukę w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. Rozpoczęty uroczystym polonezem bal był okazją nie tylko do świętowania zakończenia nauki, ale i do wzruszeń. Naprawdę pięknie się to ogląda i lekko tak wszystko wychodzi, ale tylko ten, kto to robi, wie, ile czasu, pracy, trudu, cierpliwości i wytrwałości trzeba włożyć, żebyśmy dzisiaj mogli zobaczyć taki efekt. Są przeróżne wspomnienia z ZP. Wiele było wspaniałych, przeróżne spotkania, apele, wycieczki. Niektórzy uczniowie, jak syn pani Ewy, Rafał, naukę w ZPE rozpoczął w przedszkolu. Teraz, w wieku 21 lat, kończy gimnazjum. Ludzie, którzy tu pracują, to są ludzie z powołania, to nie są przypadkowe osoby. Nauczyciele w Zespole Placówek Edukacyjnych to wyjątkowe grono. Praca z dziećmi z niepełnosprawnościami sprzężonymi różnego stopnia to niezwykle wymagające zajęcie, dające również wiele zawodowej satysfakcji. Nawet jakieś naprawdę drobne sukcesy w tej dziedzinie samoobsługi naszych uczniów, samodzielności, przynoszą nam bardzo dużo radości, tak? Bardzo dużo takiego poczucia sprawczości, że coś się zadziało, tyle lat się pracowało i my pracowaliśmy, ale i nasi uczniowie. Dzięki przyjaznej atmosferze, zaangażowaniu kadry, rodziców i przede wszystkim pracy uczniów nie trudno o takie podsumowania. Spędziłem fajny czas w gimnazjum. Jestem przekonana, że są przygotowani do tego, aby na drodze edukacyjnej dobrze sobie radzić, ale również w tym życiu społecznym również nabyli wiele umiejętności właściwych interakcji rówieśniczych. Za każdą chwilę z tobą oddałbym to, co najdroższe maleńka. Część absolwentów Zespołu Placówek Edukacyjnych będzie kontynuowała naukę w szkołach ogólnodostępnych. Inni pójdą do szkoły przysposabiającej do pracy. Przyszłością dla dorosłych podopiecznych będzie Warmińska Kuźnia Pracy Modrak. O stworzenie takiego miejsca stara się prowadzące ZPE Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv